Siemaneczko moi drodzy, tutaj Fighter ponownie z Creativerse. No i w tym odcineczku będziemy dalej sobie grać, odkrywać w ogóle ten cały świat. Nie wiem czy w ogóle gra z was ktoś grę, czy tylko śledzicie w ogóle mój gameplay. W sumie na YouTube tego jest bardzo, bardzo dużo, no ale cóż, trzeba w końcu też grać coś innego, nie tylko Minecraft, no ale w sumie wiadomo. Choć w sumie wiadomo, przypomina to bardzo dobrze Minecraft, jak to tutaj robię. Będę musiał sobie skraftować dużo ekstraktorów. One robicie, gdzie one były. O, super, będzie ich trochę dzisiaj. Byłem wcześniej, zbierałem sobie bardzo, bardzo dużo drzewa. Jak i stone'a. Dlatego też mogę sobie skraftować tutaj. Nice, 63, trochę za mało. Także doprawimy tutaj nieco tych płytek, bo tych ekstraktorów zdecydowanie będzie za mało. Dlatego na razie te 63, które mam, wezmę z sobą. No i pójdziemy w ogóle szukać dalej itów. Póki co eksplorujemy wszystko. Będę powoli po prostu zaczynał, że tak powiem, wszystko powoli odkrywać, chociaż to co dzisiaj będziemy odkrywać w sumie już wiecie, no ale cóż, ja tutaj nie chcę wam pokazywać cały czas gotowców. Jak tutaj widzicie, baza jeszcze też nie powstała, jedynie co, postawiłem tutaj masę procesorów. One są tak potrzebne. No, sortownika nadal nie zrobiłem, ale to będę chciał zrobić dom. Dajcie mi w ogóle jakiś fajny pomysł tutaj na rozbudowanie tej wysepki, bo z tej wysepki w ogóle nawet fajnie jest, bo tam będę chciał zbudować jakiś może statek, żeby to jakoś fajnie ozdobić. Może ozdobimy sobie tutaj po prostu plażę. Wiecie, po prostu pobudujemy sobie, nie? Czekaj, tu jest mój. Okej, tu był Jaśkę. Tutaj był mój teleport. Póki co, tutaj mamy już znowu zwierzęta. Możemy z nich zbierać. Sobie zobaczę, co on tym razem da. O, tylko jeden miód mi dał, trochę lipa. Trochę lipa. W ogóle była nowa aktualizacja. Wcześniej nie dało się na przykład oswajać, bądź czyścić, bądź pobierać itów tych osób, a teraz tutaj ten oto należy do Jaskena. I... what the heck? Aha, tu mogę sobie zmienić. Te, które są w pobliżu. No, nie mogłem w ogóle ich myć, tam pobierać itów, no a teraz była aktualizacja i można. Czekajcie, po co ja miałem ogólnie iść? Bo mi będą potrzebne ogólnie, czekajcie, takie oto fajne bomby, bo będę chciał coś sprawdzić i będę musiał iść na lodowy biom. I może takie te świnie pozabijanie, dlatego też, czekajcie. Przecież tutaj był śnieg. Śniegu ktoś wyjął? Kto mógł tutaj wyjąć mi kod? Bo ja zrobiłem sobie tam gdzie indziej teleport. O, dobra, czekaj. Ja chcę tylko jeden item. Da się tak jeden item? Dobra. Bo nie chcę brać wszystkiego naraz. Mam tylko ten jeden potrzebny. Ups. I będę musiał wejść do teleportu. W ogóle patrzę, tak się kraftuje te teleporty. Wcześniej chyba też już wam mówiłem. No ale jeszcze przypomnę. Bo one też będą nam w sumie bardzo potrzebne, bo będę chciał... jak to się zwie? Czekajcie, to chyba mam. Bo będę chciał po prostu je poustawiać, zrobić taki wielki, bądź wielki, jakieś pomieszczenie na teleporty. Żeby móc na przykład tepać się na poszczególne rodzaje biomy. O, tutaj mam to. Zobaczymy, czy jeszcze to mamy. To sobie od razu zrobię. Bo z jednego craftingu akurat dwa wychodzą. Kot, muszelka. Dobra, mamy. To zobaczcie, skraftujemy sobie od razu chyba teleporty. Mamy, patrzcie, super. Jeden, dwa. Kurczę! Obsydian.
obsidian. Mam obsidian? Mam obsidian. O, Jesus. Czekajcie, będę musiał go przerobić. Będę musiał go przerobić. No ale to trochę czasu zajmie. Dobra, całego nie marnuję, bo nie wiem, czy mi się przyda jeszcze jakikolwiek obsidian. Dobra, ten gunpowder rozłożę. Pełno mam gratów jak zwykle. Tutaj strasznie szybko wszystko się zapełnia. Co tu odłożę? Te grzyby odłożę, to odłożę. Drzewa mam bardzo dużo, zbierałem. Tylko z tym problem nie mam zawsze miejsca, nie? Jakoś. Tutaj jest piasek. Piasek nie jest mi potrzebny. Dobra, ten teleport tutaj wezmę z sobą. Czekajcie, jeszcze jedyneczkę, bo jeszcze będzie potrzebna mi jedna muszla. W sumie mogę zabrać kilka. Dobra, idę na chwilę na bio. Tutaj loot mam, byłem już na wcześniej. A czekajcie, muszę tutaj ustawić teleport tu. I powinno nas czekać na taki biom śnieżny, który wcześniej ustawiłem. Szukałem go dosłownie 20 minut, nie? I wiecie, w tym momencie nie chciałem nagrywać na przykład jak będę chodził po mapie, dlatego też jeżeli znajdę jakieś fajne bioby, bioby wszystkie, tak? Ich jest tutaj dużo, o tutaj właśnie zbieram ten loot. Ale potrzebne tylko będą mi potrzebne. Ogólnie góra, góra będzie mi potrzebna, bo tam znajdują się tak zwane śnieżne miru. Jak i takie barany, owce, o, właśnie. I tam będzie mi potrzebna taka oto łapka. Bomba była, ta bomba była, oto coś. To, te łapki mi są potrzebne, bo to mam 5 sztuk w domu. Także idziemy poszukać baranów. Tylko po tym śniegu też trzeba uważać. Zobaczcie tutaj po prawej stronie. Jest taka śnieżka i tu pokazuje stopień naszego zamarznięcia. Tylko jeszcze nie wypróbowałem, czy w ogóle zginiemy, co nie? O, sobie wezmę. Będę musiał chyba tam się udać. I postawię od razu teleport. Wow! Tam jest kilka melon. Próbuję. O, tam widzicie? Nie wiem, czy widzicie, ale chyba tak. Będzie widać, czy to są kamelony. Nie wiem. Czy muszę się tam dostać? Tam co tam jest? Loot? A jest, tutaj jest baran. One są epickie. Czekajcie, sobie zjem w razie. Go, one są bardzo groźne. Czekajcie. Wow, cofnę się. W sumie tym mieczem powinienem go już dawno zabić. A spróbujemy... Czekajcie, mam lepszy pomysł. Przecież mam szyszki, nie? Nie wiem, czy wam pokazywałem? Gdzie? A jest, szyszku. Oh shit, zaraz mi wykopię! Oh my god. No nie, nie wierzę. Jak to zrobił tak szybko? Mówiłem, że są niebezpieczni, a ja nie mam żadnego EQ. Nieładnie, dobra. Wynajmniej moją śmierć zaraz znajdę. To jest sobie dobrze w tej grze. Ale jaki wytrzymały ten frajer. Kurczę. To jest najfajniejsze też? Traci się tylko EQ, które się ma tutaj. A te, co jest tutaj w tabie, właśnie nie traci. Muszę się tam wrócić. Jak on mnie szybko zabił, nie? No i się ta mapa nie ładuje szybciej. Dobra, i teraz patrzcie tutaj u góry. Macie S, W, N i tak dalej, nie? I tam, gdzie macie czaszkę, pokazuje wam właśnie miejsce waszej śmierci. Przy czym z daleka możecie, jak widać, taki promień. Takiego jakby bacona. No, super. O! To już tak daleko doszedłem? Tędy chyba, żebym był wygodniej. No, będę musiał koniecznie znowu zrobić. Moja wcześniejsza też szybko się skończyła. Hopla, hopla, dużo tutaj śniegu.
Dobra, gdzieś tutaj powinna być zaraz moja skrzynka. Z itemami. Kurno, o jest. Jak tu się strasznie skacze, po tym się nie wolno. Nie wolno. O, dobra, biorę wszystkich. No i przy każdym, powiedzmy, przy każdej śmierci mamy oto skrzynkę. Nie wiem, z powrotem, ale nie chcę zaśmiecać tym sobie eku. No i pewnie mi ten gnojek tutaj zwiał, nie? Muszę nowych szukać. Dobre skiny jakieś są? Ale tam nie chcę. Gdzie oni teraz wszystkie są? Wow. Gdzieś muszę wyżej się dobudować. Znaczy, jaki mam jakiś niepotrzebny... Irtu, to mogę użyć, to się podbuduje do góry. Następnym razem przyniosę sobie drabiny. Dziwo. Jak się szuka czegoś, się nigdy nie znajduje. Takie mam wrażenie, o ile tutaj lody. Zobaczymy, czy to... Co to za kamienie? Pickstone. Okej, okay, pickstone znajdziemy. Aż wiecie co, zaciekawiło mnie, co tutaj jest. Może będzie coś fajnego? Bo tu strasznie ciemno, nie? Nie no, nic ciekawego tutaj nie ma. Zobaczymy, co tu można znaleźć, oprócz pickstone. Wezmę go trochę, może się przyda do czegoś. Może jakoś to jest blok dekoracyjny. Dobra, ale to nazbieram potem, innym razem. Szybszą metodą, którą wam też niedługo pokażę. A na razie wybiorę się tutaj na poszukiwanie właśnie baranów. O, jest. Czekaj, zobaczymy. On śpi, czy nie? Czekajcie. Zrobimy tak, żebym nie tracił życia. Chociaż one nie wiem jak na daleko mogą skakać. Porzucam go śnieżką. Znaczy tą, szyszką. Dobra, teraz nie wie gdzie ja jestem. No dostałeś już wystarczająco. Czemu jeszcze żyjesz? Patrz jaki on wytrzymały. O, jest, patrzcie. Na drugiego to muszę się zregenerować. One właśnie tak w górach żyją. Dosyć wysoko. Ale są bardzo przydatne. Wow, 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 wow. Trzeba też uważać. Czekajcie, ja sobie to postawię może jakiś teleport. Tylko jak już coś, to troszkę niżej. Niżej będę tutaj podchodził. Tam widzę się respi. Dużo. Tutaj nie. Dobra, postawimy sobie ten teleport. Może... Mogę to postawić? Nie. Tylko w ręku. Nasza baza miała... Albo nie. Poczekam, aż będę wracał. Aż będę wracał, bo potem wiecie... następny, bo potem jak... Nie będę mógł... Bo... Znaczy jak będę musiał wracać, to wiecie, nie będę musiał się cofać. Tak muszę się pośpieszyć. Nie? Nie? Muszę się cofać, bo on tak tymi rogami nawala ostro. Bardzo, bardzo, bardzo agresywny jest. Znowu, 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 znowu. Kogo zmęczyłem? Tyle oberwał. Jeszcze zobaczę coś. Te ptaki też muszę zabijać. Chcę zginąć po raz... No, po raz kolejny, kurczę. Kładę ten teleport. Teleport... O, dobra.
Dobra, teraz szybko zrobię teleport. Przed chwilą zrąbałem. Tak o. Teleportować będziemy się do bazy. Czy... aż ten? A jaki damy kod tego teleportu? O, czekajcie. Szybko, szybko, szybko. Dam o ten lód. Nie, poczekajcie, teleport na odwrót to powinno być. Tak o. Tak to powinno być. Tu jest kod teleportu, a tutaj jest do naszej bazy. Dobra, i kolejna próba. Wow, jak zacznie on nawalać, to nie ma końca. Bardzo, bardzo wytrzymały jest. O, nie, no, o Boże. No ile razy będę ginął? Strasznie wytrzymały są. Och. Trudno. Chyba nie zrobię w tym odcinku to, co, czego chcę. Mam nadzieję, że teraz mam lód w tej skrzynce. No jak zwykle. Scheiß. A nie, jest. No dobra, jest. Jest, 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 jest. To położę tutaj ten drugi teleport. I tak, nice. Teleport tu. Super. Super, super, super. Kurczę, już nagrywam 20 minut. Mam nadzieję, że jest okej. Okay. No ale chcę to skończyć, nie? Dobra. Psko tutaj coś. Kiepsko, kiepsko. O, super. Jednak działa. Nie muszę teraz tyle biec. Który to był teraz? Dobrze trafiłem. Dobra, mam dwa. Dobra, to skraftuję tą bombę. Nawet dwa razy mogłem. Ej nie, to czekajcie, 8 powinien mieć. Nice! Nice! I jeszcze będzie mi potrzebna ta oto bomba. Ale tutaj muszę wtedy wybrać się na inny biom. Trudno, 20 minut nagrania. Ja tutaj jeszcze trochę pobędę, nie chcę was tutaj dalej zanudzać. Zapraszam na kolejny odcineczek. Już niedługo. I dobra, piszcie po prostu w komentarzach. Wy już zrobicie na waszym świecie, jeżeli gracie. Może dacie mi jakieś wskazówki i jeżeli chcecie tutaj grać, piszcie śmiało na Skype w komentarzu, dodam was tutaj na serwer, bo możecie bynajmniej może zbierać jakieś ity, coś wybudować. Samemu to jest naprawdę, naprawdę ciężko, nie? Bo tutaj nie ma żadnych cheatów, że tak powiem, jak w Minecrafcie. Na przykład mając swój serwer na Minecrafcie, to można sobie zawsze jakieś ity dać, co nie? A tutaj czysty survival, ale super to jest i tak czy jak. Spróbujemy jeszcze na koniec pobić ziomka. Wow. Ty, on mnie na odległość bije. Na odległość? Ale dobra. Dobra, pewnie zginę. Dobra, na razie ginę. Ginę, ginę, ginę. No! Ginę, dobra. Ach, czwarty raz, trudno. Dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, ludziska. Cześć!